Ostatnio podróżowanie stało się bardzo mocno ograniczone ze względu na pandemię. Mam nadzieję, że niebawem powrócimy do normalności i znów będzie można podróżować, smakować, poznawać nowych ludzi i nowe kultury. A czy zastanawialiście się, jak podróżują osoby z niepełnosprawnościami? W społeczeństwie znajdą się takie przypadki ludzi, którzy uważają, że ludzie z niepełnosprawnościami to siedzą tylko w czterech ścianach i nigdzie nie podróżują. Michał Woroch, Piotr Czarnota, Gocha i Kamil Kowalewiczowie, Łukasz Żelichowski, Angelika Hrabkiewicz-Gądek, Jasiek Mela, Zbigniew Graczy. To osoby, które udowadniają, że bez względu na rodzaj niepełnosprawności można podróżować nie tylko po Polsce, ale po całym świecie. Byłoby super, gdyby każdy hotel, każde miejsce noclegowe, każda atrakcja turystyczna była dostosowana i dostępna dla wszystkich. Ale niestety tak nie jest. Dlatego ludzie z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zanim wyruszą w tą podróż i zanim spakują plecak, to muszą najpierw sprawdzić, czy dany hotel jest dostępny, albo inne miejsce noclegowe, czy atrakcje, które chcą zwiedzić, są dla nich dostępne, czy trasy komunikacyjne, którymi będą się poruszać, będą dostępne. Mam tu na myśli metro, autobusy, tramwaje. Ktoś może sobie pomyśleć, okej, ale podróżowanie wiąże się z kosztami, a te zagraniczne wyjazdy są bardzo drogie. Jest w tym ziarenko prawdy. I zagraniczne wojaże mogą być droższe dla ludzi z różnymi rodzajami niepełnosprawności, dlatego że na przykład same hotele czy miejsca noclegowe są droższe ze względu na to, że mają być dostępne. Ale, jak mówi Zbigniew Graczyk, zanim on przystępuje do podróży, to on bardzo dobrze ją sobie wcześniej planuje. I dzięki temu może wcześniej zakupić bilety na samolot i one są wtedy tańsze. Można też wybrać się w grupie w dane miejsce. Wówczas nie trzeba rezerwować hotelu, ale można spróbować znaleźć dostępne mieszkanie. Może zamiast dostępnego hotelu znalazłby się dostępny hostel. Póki człowiek tego nie popróbuje i nie poszuka, no to tak na dobrą sprawę nie będzie wiedział. Z pewnością podróżowanie na wózku stanowi wyzwanie, ponieważ na swojej drodze podczas podróży osoba może natknąć się na nierówne chodniki, wysokie krawężniki, brak windy, brak podjazdu. Z pewnością podróżowanie w większym gronie ułatwiłoby sprawę, bo każdą przeszkodę wówczas razem można pokonać. A poza tym podróżowanie w gronie ludzi jest fajniejsze. I pamiętajcie, że zawsze można prosić o pomoc. Przykładem podróżników, których jedno z nich porusza się na wózku, jest wspomniana przeze mnie wcześniej Gocha i Kamil Kowalewiczowie, którzy na swojej stronie internetowej Podróże na wózku zamieszczają informacje o swoich podróżach, a także o dostępnych miejscach w Polsce. Więc jeżeli jesteście zainteresowani podróżami po naszym kraju, bo przecież mój kraj jest taki piękny, no to zachęcam Was do odwiedzenia tej strony i sprawdzenia miejsc, które są dostępne, zwłaszcza dla osób poruszających się na wózkach. Zbigniew Graczyk ma zanik mięśni, nie porusza nogami i rękoma, używa tylko do poruszania się dwóch palców, dzięki którym steruje swoim wózkiem elektrycznym. Zbyszek mieszka w Szwecji, a zwiedził już nie jeden kraj na kuli ziemskiej. Chce pokazać ludziom, że można podróżować, że da się podróżować i zachęca innych do tego, aby też zwiedzali świat. Dlatego zanim ktokolwiek powie, że a to się nie da, a to jest drogie, to warto najpierw samemu spróbować. Nie trzeba od razu rzucać się na bardzo głęboką wodę i planować podróż na przykład do Japonii, ale można spróbować na przykład pojechać do innego województwa, do większego miasta i zobaczyć, jak to jest. Bo przecież każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku.
na tyle dzisiaj ode mnie. Ten odcinek jest preludium do odcinków na temat podróżowania, więc w najbliższym czasie spodziewajcie się odcinków dotyczących podróżowania samolotem przez ludzi z różnymi rodzajami niepełnosprawności, pociągami, a także jakie obiekty turystyczne są dostępne. Zachęcam Was do śledzenia mojego kanału, subskrybowania, bo wtedy dostaniecie powiadomienie o nowych odcinkach. Z chęcią bym dowiedziała się, gdzie Wy już podróżowaliście, jakie miasto albo kraj był dla Was wyzwaniem. Podzielcie się ze mną swoimi doświadczeniami w komentarzu. I oczywiście możecie też napisać, gdzie marzycie, żeby pojechać. Moim krajem jest Japonia. Kraj marzeń. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Cześć!